Cześć widzu, jesteś pewnie pewien, co to jest za odcinek. Jest to odcinek z Minecrafta oczywiście, jak można było się domyślić po tytule. I będzie to nowa seria na moim kanale, mam nadzieję, że wam się spodoba. Oczywiście tobie też widz, mam nadzieję, że się spodoba i zostawić tą łapeczkę, subskrypcję. Link oczywiście będziecie mieli w opisie do IP serwera, IP będzie wam się też wyświetlało oczywiście tutaj. No i to będzie też nowe rozpoczęcie takiej serii z Minecrafta mini hardcore. Oczywiście nie jest to typowy hardcore, hardcore mam nadzieję, że kiedyś zrobimy sobie, jak będziecie chcieli, dam wam kiedyś kartę oczywiście społeczności, żebyście sobie sami zadecydowali, czy chcecie coś takiego. A szczerze, mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja zaczynam zaraz to montować, więc wiecie co robić i miłego oglądanka. Kurde, zapowiada się ciekawy materiał, już mi się wydaje. Czyli mówisz, że to jest ten serwer, ja? Kurde, 0 na 100. W ogóle wiesz, jak z tego podpisałem? Nowy Minecraft zapraszamy, bo to jest od waszego serwera, nie? A najlepszy jest mój podpis. Serwer dla inwalidów. Odpowiednia nazwa na 0 osób. Dobra. Jeszcze ja. Załadowałem się, książeczka, tak jak mówiłeś, i dobra, książeczkę mam jakąś. I to są, co to są? Tam masz opisane, jak obsługiwać broń. Aha, no to spoko. Powiem ci, spawnik ciekawy. Tam ci przesłałem link do tego research packa całego. I tam poradnika jednocześnie. Co sprawdzę na razie. W ilu klatkach na sekundę działa po tym, co spotkałeś w Cyberpunku? Co, Minecraft? No. No, stabilne pewnie 160 klatek, bo nic mi nie laguje. Nie, mam ustawiony ogranicznik, czyli 144 pewnie. Dobra, czyli mówisz, że to jest spawn, tak? Dobra, bo jakieś szczebatanie muszę sobie włączyć oczywiście muzykę w Minecrafcie. Za muzykę w Minecrafcie? Nie no, żartuję, chyba nie ma. Co to jest? Okej, okay, tutaj jest spawn, gdzie się znajdujemy. Okej, okay, czyli poza spawnem jest później otwarty teren, mam zrozumieć, tak? Nagrywasz czy jeszcze nie? Bo jest nagrywane, hopie. Co ty myślałeś, że... Rewizorka? Nie. Tu już można. Okej. Okay. No i pięknie. Mam wioskę. No to speedruna robimy. Sam może drewno naklepię. Nie nadchapię, gdzie poszłeś. A, jest minimapa, chcesz mi powiedzieć? Nie, minimapa... A czemu ty masz pytajniki? Bo mam cyrylicę. Hackman. Aha, cyrylicę ma. Dlatego ja nie widzę, spoko. Masny nick masz. Dobra, zobaczymy. Minecraft, oczywiście Pandy, żeby nie było u mnie grać Minecrafta. Witam. Witam serdecznie, panem się kłania. Czy ty chcesz? Nie, ja nie chcę. Wypad ode mnie. Dobra, sobie jedzonko będę musiał. Dobra, sobie zróbmy najpierw tak, że... patyczki sobie zrobimy kill off. Kamienny, który jest, raczej kamienny, drewniany, który sobie przemienimy od razu na kamienny. Jak się jest na serwerze, trzeba od razu speedrunić. Okej, dobra, jaki mam zasięg widzenia? Bo to jest pytanie, bo nie potrzebuję na początku dużego, ponieważ nie ma dużej ilości graczy. No wiem, 12 wystarczy, bo dużej ilości graczy tak jak nie ma, więc nie potrzebuję zasięgu typu 18. Właściwie ich nie ma. Co? Właściwie ich nie ma. No właściwie ich teraz nie ma, ale są, ich jest dużo będzie pewnie, bo serwer dopiero odżył. Znaczy odżył, zaczął żyć. Tak. Dobra, co od razu kamienną siekierkę zrobimy, kamienny mijaczek? Chyba będzie dobrze zrobić. Po? Co? Po co? Jakbym chciał na przykład flya sobie załączyć na odcinek, wiesz o co chodzi. Gdyż?
żeby pokazać jakąś rzecz widzom, na przykład, o takie rzeczy mi chodzi, nie? Na przykład mam rybki. Dobra, to będzie łatwiej sobie pozbierać. Dobra, ja będę spadał, bo mnie tu nie powinno być. Jak ci nie powinno być? Co? What? Exploring był robiony, widzę. Nie, ale myślę, że tak ten odcinek i ten mój poprzedni będą w miarę jakoś tak połączone, potem tak pewnie jakoś nie, może coś zobaczę potem. Ta, no. What the fuck? Nie wiem, czy on wygląda na 90 FPS lub 95. O, tutaj nikogo nie było. O, mamy beczkę, super. Żeby to było... Okej, okay, źródełko mamy. Trzeba było coś żarełka sobie wziąć. Kurde, ziemniaki trzeba byłoby wziąć, bo to jest lepsze niż... Dobra. Bandy zna tą mechanikę, jak tu trzeba to wszystko robić. Okej, okay, beczki sobie pozbieram. Siekierką kamienną na strzała świnie? Okej, okay. To krytyk musiał wejść pewnie. Nie, siekierki są OP. Ja wiem. Czekaj, weźmy sobie, posegregujmy tak na spokojnie. Coś ja ci powiem, ja tak w poprzednim odcinku, to ja o tym miałem problem, że nie miałem w ogóle jedzenia wokół siebie, w ogóle. Muszę coś szybko wykombinować i... Jak ul się zniszczy, to co się dzieje? Nigdy tego nie sprawdzałem, szczerze. Nie jestem pewien, czy czasem ciebie nie będą atakować pszczoły. Ten jest zadowolony, bo mu ukradłem. Może się kiedyś przyda. Bandy kolekcjoner. Ta, można byłoby tutaj w ogóle... Kurde, ej, powiem ci. Mam pomysł, bo tu jest dużo gliny. Chodzi tego, betonu. Takiego spoko. Mógłby sobie to pozbierać, tylko no... Hrejna, tak, czy jakś tak po angielsku. Nie wiem, czekaj, da się... Jak się da sprawdzić? Da się tak, czy nie? Nie da się sprawdzić. Jedzonko bym sobie musiał skądś wykombinować. O, czekaj, czy tu jest ziemniak? Czy to jest ziemniak? Proszę państwa, czy ty... Jest, mamy ziemniaki, dobra. Aha, i to było tylko... To fajnie tych ziemniaków dali. Ale dobra. Najważniejsze jest to, że mamy sobie... Tak, 10 na 10? 10 na 10, no hopie. Dobra, jeszcze było. Tu ktoś był, fajnie. O, dobra, jest węgiel. Węgiel trzeba pozbierać. Nie no, będzie powiedzieć spoko nawet. Na sekundę mam coraz gorzej, bo ja mam już... No... Te dwa punkty, czy tam cztery, jak to się tam liczy. Mogę się założyć, że ciebie słabo słychać na odcinku, ale no, spoko. No serdecznie przepraszam, no ale Pandy się mnie tutaj nie spodziewał i w ogóle nic nie było zaplanowane. Nie, nic nie było zaplanowane akurat. A też to jest wszystko nagrywane wieczorem, a ja zbyt głośno wieczorem nie mogę być. Tak, bo przyjdzie mama i go patelnią walnie, co? Tak. Zdecydowanie jesteśmy na tak. Czekaj, czy ja mogę ziemniaczki? Ziemniaczki nie mogę, bo będę musiał farmę z nich, więc... Sobie powcinamy oczywiście marchewki. Nie. Ja w ogóle powinienem teraz pójść. Kurde, tu Dilta ktoś postawił, tu pewnie Kubmix był. Dobra, tu jest... Dobra, tu mamy tak, tu mamy... Dobra, to ja sobie widzowie za ten czas, jak będziemy sobie prawdopodobnie wykopaliska robić tak zwanego... O! W ogóle pierwsza wioska, którą widzę, która nie ma tego, siana w ogóle. Albo siano pozbierał ktoś. Nie, trochę się zmienia na chemikach. Bo nie zawsze musi być. Nie zawsze, okej, też tak prawda, no. Nie musi być zawsze. Dobra, jeszcze sobie tutaj pozbieram jedzonko i zrobimy sobie timelapsa, oczywiście, którego wszyscy najbardziej uwielbiają. A kurde, sorry koleś, ale co to są? Buraki? Nasiona buraka? A nie potrzebuję. Buraki są do czego potrzebne tak naprawdę? Do niczego chyba, nie? O kurde, ocelocik, ale ocelocik mnie nie interesuje. Bardziej mnie interesuje to, co tutaj widzę, czyli trzcina, która będzie ważna. Tak. Na naszej pierwszej serii z Minecrafta, gdzie te trzciny mieliśmy od groma. No raczej trzciny nie mieliśmy od groma, mieliśmy na początku trzy.
tak? 3 sztuki. Ja potem to rozmnożyłem. Tak, rozmnożyłeś, dlatego tak to wszystko wyszło. Dobra, mamy żelazo zarąbiście. A, tu jest border, no to było żelazo. That's what she said! Dobra, widzowie, ja wam powiem tak, że ja w tym momencie będę robić timelapsa, więc widzimy się po krótkiej chwili, jak sobie oczywiście, no, zniszczymy wszystkie te domki, jeśli chodzi z tego cementu, nie? Więc, no, widzimy się po krótkiej chwili oczywiście. Dobra, widzimy się po krótkiej przerwie oczywiście. Udało mi się zbierać prawie 1,5 staka, jeśli chodzi o samego tutaj, co to jest? Biała terakota. Okej, czy to jest? To jest terakota, a nie cement. No to prawie to samo, szczerze. Terakota, cement to jest praktycznie to samo, bo tak samo wygląda. Zależy jaki jest cement też, bo utwardzalny jest i zwykły. Więc to jest też fajnie. Dobra, to nam się oczywiście sadzonki wydropiły z tego drzewka, którego sobie ścięliśmy. Szczerze, fajnie wygląda na start, jeśli chodzi o nasz tutaj wszystkich rzeczy. Jeszcze mógłbym sobie szczerze wełnę tutaj pościnać, ale żelazo. Bym sobie wziął oczywiście troszeczkę tych. O, właśnie, trzeba sobie upiec. Nie no, tego jeszcze nie będę piekł, tylko sobie wykorzystajmy po prostu te marchewki, które mamy. Jakby ktoś pytał w ogóle, to gramy na najnowszej wersji Minecrafta, chyba na najnowszej, jak nie z najnowszych. 1.16 chyba, jeśli dobrze pamiętam, to była. Chyba tak, nie będę was kłamać dokładnie, ale coś w tym stylu. Oczywiście tutaj sobie weźmiemy jedzonko, usmażymy, bo tutaj udało nam się pozabijać troszeczkę świnek, troszeczkę rybek nawet mamy, okej. Właśnie, dwa piece fajnie byłoby zabić. Pytanie, czy w tym piecu, to jest piec hutniczy? Hutniczy, tak. Czy tutaj można? Można chyba normalnie. Weźmy sobie, najpierw zróbmy tak. Chyba nie, dobra, piec hutniczy nie, jednak się nie da. Więc sobie to gdzieś tutaj odłożymy dla wyglądu oczywiście, jakbyśmy mieli w przyszłości. Oraz zrobimy dwa piece normalne. Pyk. Postawimy tutaj oczywiście rybki. Nie tu, tutaj, dziękuję. Tu sobie weźmiemy oczywiście dwa te, bo tu będą te. I teraz tak, u góry sobie damy te rybki. Znaczy z rybek sobie, z kurczaka sobie upieczymy. Tu sobie odstawiam rzeczy oczywiście. A, miałem sobie zrobić pochodnie. To zróbmy sobie jeden ten, troszeczkę drewna jeszcze. O, troszeczkę widzę, że jeszcze nie ogarniam sobie Minecrafta tak jak chciałbym ogarniać. Kiedyś to kurde kocurem byłem, pamiętam te czasy. Kiedyś nad parkourą miałem perfekcję, tak perfekt, żeby wszystko sobie przeskakiwać. Teraz to pewnie nie poszłoby mi tak łatwo z parkourem, ale czasami da się coś zrobić. Jakieś ćwiczonka możemy sobie porobić oczywiście, jeśli chodzi o parkour. Kamień, okej, kamień mamy. Troszeczkę chodzę w ogóle nieubrany, jak można zauważyć. No, ale to chyba normalne. Tam mamy owieczkę. Kuszące. Ale na pewno jakąś jaskinię trzeba byłoby to znaleźć. Z tego co zauważyłem, ciągle jest dzień, jak mi mówił Wanał, więc dzień, no tak, no, trochę useless według mnie, no ale nic nie zrobię chwilowo. Taki serwer jest, taki będzie chwilowo. Może się uda nam coś zmienić, żeby było... Normalnie, żeby też była noc, bo to jest jakiś tam efekt, nie? W ogóle też nie wiem, czy mówiłem, to jest serwer hardcore, bo mamy najtrudniejszy tryb trudności, więc no powinny być moby normalnie, więc mam nadzieję, że będzie spoko. Dobra, co tu jeszcze jest? Mamy tutaj, on tutaj nic nie schował, no to sobie weźmiemy. Beczki są spoko, bo można sobie w nich przechowywać i to jest taka jak normalna skrzynka, a można sobie jakoś futurystycznie oczywiście go postawić. Dobra, piekło się. No prawie, dobra, tu mamy ten, zaraz wbijesz 5 level, można powiedzieć tak. No, by the way, no. Dobra, jedzonko, ten, szczerze, będziemy zaraz szli, więc sobie jeszcze pozbieram tutaj te wełnę. Dobra, mamy tak, więc sobie na spokojnie, tutaj widzę pszczółka sobie lata, Maja.
Dobra, tutaj zrobione, więc możemy sobie to zabierać i będziemy szli wyprawę jakąś na pewno. Chciałbym troszeczkę daleko się zamieścić, jakoś może nie od wszystkich, bo znajdziecie to tak, może być, że będziemy gdzieś poza całą cywilizacją. Tego bym akurat nie chciał. Dobra, gdzie jest tutaj? O, no dobra. Sobie zrobimy łódkę. Czy możemy zrobić łódkę? Tak, możemy, tylko najpierw muszę sobie troszeczkę drewna przerobić. Drewnienko jest, tutaj mamy tak. Okej, okay, jeden został ten tego. Jabłko. Pióra są potrzebne? Nie, łóżek mam za dużo, ewidentnie. Dobra, to co mogę powiedzieć? Będziemy sobie łódką gdzieś płynęli. Na pewno. Pozbierać sobie trzcinę jeszcze trzeba, tak, bo tu jeszcze jest, widzę, molo. Trzcinę. Więc widzimy się oczywiście, jeśli coś znajdę, coś uda mi się wykreować. I będzie, mam nadzieję, że spoko. Ja sobie zrobię taką chatkę na początku tutaj i będzie ankieta prawdopodobnie na kanale po tym odcinku, do której warto zajrzeć, tyle wam powiem od razu. I pytanie będzie trzy, to jest też pytanie, gdzie będziemy mieszkali? Pytanie, czy będzie otwarty to dom na początek, żeby sobie zrobić na przykład tutaj, widzę, bardzo ładny lasek, czyli czy wybieramy tutaj ten lasek, karczujemy go i jakoś fajnie robimy sobie domek w tym miejscu. A w budownictwie, kto wie, który mnie ogląda naprawdę już długo, jestem nie może prosem, ale umiem naprawdę dobrze budować i to nie biorę się za poradniki oczywiście z YouTube albo coś. Nie, ja zawsze swoje wymyślam jakieś struktury. Albo w tej skale oczywiście będziemy się tam zamieszkiwać, jeśli chodzi wkopywać, bo prawdopodobnie tutaj widzę, że są spoko skałki, fajnie to wszystko wygląda i może być to spoko opcja. Na początek wybiorę sobie oczywiście otwarty teren, bo tu widzę takie trochę, szczerze, powulkaniczne takie struktury, szczerze, bo tutaj jest pełno kamienia, jest troszeczkę oczywiście, no węgiel oczywiście na zewnątrz, który można zauważyć, ścięta trawa, no ale to mi się bardzo podoba, dobrze. To będziecie mieli ankietę oczywiście na kanale, więc warto sobie zejść, spojrzeć do niej i żeby sobie odpowiedzieć, bo naprawdę będzie spoko. Dobra, widzę świnkę na horyzoncie, więc musimy sobie ją zabić za chwilę. Ładne góry. Dobra, drewno mam, okej. Okay. Dobra, świneczko, chodź tutaj. O, świnka zabita. Więc tutaj gdzieś się oczywiście wybudujemy na początek jakiś taki malutki domek, żeby nie przesadzić oczywiście i oczywiście też jak pierwszy odcinek trzeba też troszeczkę do kopalni zejść. Więc kopalnię będziemy tutaj oczywiście robili. Na spokojnie jeszcze świnki sobie pozabijamy. Okej, ale ładne tutaj wygląda. Takie... Jak ktoś pamięta, było takie coś w... Jeśli dobrze pamiętam teraz... Biedna świnka. Na czym skończyłem? Chodziło mi oczywiście o Władcy Pierścienia, bo tutaj się zatrzymaliśmy. Władcy Pierścienia były taki właśnie przesmyk był, który można było właśnie... Czy ja nie zbierałem w ogóle tego mięsa? Prawdopodobnie tak było. Były właśnie takie dwie kolumny stojące i przepływali bohaterowie pomiędzy nimi. Dobrze, pozbieramy sobie ten i tutaj się gdzieś wybudujemy jakiś domek taki na spokojnie, żeby sobie nie przesadzać. Oczywiście świnki jeszcze pozabijamy. Jeszcze ta świneczka oczywiście. I tutaj zgubione mięso z tego co widzę, tak, zgubione mięso. Ile mam tego mięska? 11, więc super. Dobra, i na spokojnie jakiś taki domek na chillaucie sobie zrobimy. Mamy trochę tego... terakoty, więc terakota nie przyda nam się, bo raczej chcę sobie na spokojnie zrobić ten domek, nie będę przesadzać, nie ma chwilowo nocy, więc no nie mam co mówić o że noc, może tutaj gdzieś oczywiście jakieś potworki nam wyjdą, więc na spokojnie się osadzimy, jeszcze ten węgiel tutaj wykopię, bo to troszeczkę psuje nam wyglądowi.
zobaczymy, ile tego węgla będzie. Chyba z 5. Nie powinno być tutaj do wkopania się. No, bo to takie na wierchu, więc na spokojnie. Na pewno jest, widać było creepera, więc tryb trudności działa. Dobra, więc na spokojnie będziemy się wkopywać za chwilę. Raczej najpierw sobie zrobimy domek, jakiś taki na spokojnie. Dobra, ile tego drewna mamy? Troszeczkę. Więc sobie tutaj oczywiście prosty domek. Szyb nie będę mieć, więc będzie taki otwarty. Konstrukcja, więc będzie spoko. Dobra, przepraszam za przerwę, ale rodzice wbili do pokoju, tak czasami jest. Dobrze, na czym skończyłem? A, na budowie oczywiście. Zobaczymy, czy mi starczy w ogóle budulca, to jest pytanie. Pewnie nie, ale no, zobaczymy. Dobra, sobie z kobla możemy szczerze podstawę zrobić w domku. Więc musimy go troszeczkę też wykopać, więc widzimy się za chwilę, jak troszeczkę tego kobla też wykopię, sobie kill of smart dajemy, więc... Witam was oczywiście po krótkiej przerwie, po wykopaniu kobla. Więc będziemy kontynuować sobie oczywiście tutaj powierzchnię. Raczej myślę o takim spokojnym domku, który nie będzie miał jakiejś przesadnej wielkości. Pytanie, czy... Nie zrobię tego, bym musiał mieć na shifcie ten no, na shifcie bym musiał mieć bieganie. Więc tutaj nie doskoczymy na pewno, więc sobie na problem sobie pobudujemy oczywiście. Dobra, więc sobie tutaj oczywiście zrobimy podstawkę na spokojnie. Takie 5 na 5, szczerze to nie jest zły pomysł, jak jeśli mamy robić sobie taki na chillaucie domek na początek. Sobie najwyżej kiedyś powiększymy, albo raczej powiększymy, no wy będziecie mieli do wyboru po prostu, gdzie mamy mieć swój domek. Dobra, pytanie, czy tu będzie 5? Okej, tu jest 5, więc zróbmy tutaj 7. Tak, i tutaj będzie kolejny, dobra. No więc na spokojnie, chillaucik. No a refleks jeszcze jakiś tam mam, z tego co widzę, więc jest spoko. Oczywiście przerobimy sobie deski, które sobie tutaj użyjemy na pewno. Ja bym sobie tutaj zrobił na spokojnie całość, jeśli chodzi o domek drewniany. Okej, na razie to nawet źle nie wygląda na pewno, więc tutaj trzeba zrobić poprawkę sobie na pewno na wygląd. Zbyt wysokie filary mogę się założyć, dlatego też sobie je skrócimy troszeczkę. O, domek na początek to będzie no budowa i budowa pewnie. Co ja mogę powiedzieć? Jak chcecie, mogę zrobić połowę, będziemy tak, i połowę drugą sobie zrobimy na oczywiście timelapse, żebyście mieli po prostu łatwiej troszeczkę też dla oglądania, żeby nie było takiej nudy. Dobra, mamy 16 tego, no, więc na spokojnie. Weźmy sobie, zróbmy schodki. O, i teraz powinno wystarczyć. Kobla sobie oczywiście użyjemy. Może taki lotniskowy domek będzie to bardziej? Jeszcze nie wiem. Parkour, pan Diego. O, i przeskoczone. Jakiś tam refleks jest, jeszcze bym musiał sobie poćwiczyć oczywiście, bo ja mam na 2x W. Jak się wciśnie, to mam skakanie, a czy sprint, więc bym musiał sobie shifta zrobić. Może się przyzwyczaję do shifta specjalnie dla was, zobaczymy. Jak macie jakieś pytania, jakieś komentarze, to specjalnie piszcie po prostu. Jestem ciekaw ich bardzo, co sądzicie. Dobra, mamy tak 10-10, czyli tutaj zabraknie nam. Dobra, to zwykły domek po prostu będzie, taki na spokojnie. Góry daszku takiego jakiegoś dużego nie będziemy robili specjalnie. Zrobimy sobie daszek taki z półpłytek. O, właśnie chciałem to powiedzieć, brakowało mi tego słowa. Pytanie ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 30 powinno być ekstremalnie wystarczająco. Szyby teraz nie będę miał jak zrobić, więc zrobimy sobie w przyszłości na pewno. Tutaj zrobimy sobie schodki wejściowe. Takie o. Bardzo ładne. I mógłbym szczerze tą terakotę wykorzystać szczerze w tym momencie, bo ta terakota nie jest zła szczerze. A sobie użyjemy jej troszeczkę. Mamy jej dużo, to czemu by jej nie użyć, nie? To jest to. Tutaj na spokojnie, chillaucik. No i możemy sobie oczywiście teraz dać tutaj jakieś, nie wiem, w tym miejscu takie coś.
Tutaj sobie zrobimy coś takiego. Piece oczywiście, tutaj można sobie dać, można ich więcej oczywiście sobie zrobić, sobie zrobimy na pewno więcej. 3 powinny wystarczyć. Tak, 3 powinny wystarczyć, więc będzie idealnie. No i szczerze, żeby ładnie to wyglądało wszystko, można sobie jeszcze, o. O, bardzo ładnie. Raczej, no dobrze to może wygląda, ale nie najlepiej, nie? To jest to. Teraz pytanie, takie coś? Spoko. Niezłe. No taka powiedzmy półeczka, szczerze. Tu mógłbym zrobić coś takiego. Nie wiem jak to wyjdzie, pewnie do dupy. I skrzyneczki oczywiście, takie proste. Okej, okay, bo tutaj będzie nieładnie to wyglądało. Weźmy sobie tutaj, zrobimy, o. Czy mogę to zrobić tak, żeby było do góry, czy nie? Szczerze, 6 minut budowania? No chyba wam się spodoba. Bez timelapsa. Tak wymyśliłem teraz. Dobra, jedzonko sobie tutaj zostawimy, wszystko z jedzeniem. Takie, o, takie coś. Takie coś to trzeba upiec, a nie dawać tam. Węgiel. Pochodnie, oczywiście. Aha, już mam. No dobra, to jeszcze tak zrobimy. O tak, dobra. I mamy teraz dużo pochodni, więc sobie tak. Tu powinien być tak. Szczerze, mógłby być ten. Mamy drzwi. A, się wzięło drzwi. Nie to tamto. I pochodnie, że tu mieszka na przykład Pandi, sobie weźmiemy. Nie pochodnie, tylko tabliczkę oczywiście. Tu mamy jedzonko, więc nie zapomnijmy o tym. A, nam się skończyły ten. Dobra, to idziemy jako... Ściąć sobie drewno, więc zobaczymy. Mamy drewno, jest super. No i ten domek trochę tak jak taka kanciapa wygląda, mogę wam powiedzieć, ale nieźle. Dobra, tu będą bloki sobie takie budowlane właśnie, takie, o, widać takie rzeczy. I tu będzie reszta syfu takiego. Nasionka i to by mogło być gdzie indziej. Tabliczka, tak. I tabliczkę trzeba zrobić, tu mamy ten. Dobra, więc na spokojnie. Pytanie, czy jak zrobię tak? Weźmy sobie, zróbmy tak. Jedzenie. Takie tam bloki, żeby było. Tutaj nie wiadomo co będzie. No i przed tym trzeba zrobić, że tu mieszka Pandi. Jakby ktoś pytał, co to za nick Minecraft, to kiedyś stary kanał miałem, taki nazwany. No i tak naprawdę z tego się wziął mój stary nick Mario, czyli Mario, czyli osoba, która tworzy, czyli jako znana osoba. No i craft właśnie od tworzenia różnych rzeczy typu, powiedzmy, no nie mam teraz przykładu, jak wam powiedzieć. Bardziej chodziło o craftowanie, czyli tworzenie jakiejś, jakiejś rzeczy bardziej, nie? Że jestem kreatywny. Tak kiedyś wyglądał mój nick, teraz Pandy to jest moja ksywka po prostu życiowa, więc pozdro dla kumatych, nie? Tyle mogę powiedzieć. Dobra, mamy tutaj, widzę, troszeczkę tych, to trzeba też zasiać. Trzeba zrobić sobie oczywiście farmę rzeczy, które tutaj będziemy mieli i takie rzeczy. Dobra, łopatę, właśnie łopatę sobie trzeba zrobić od razu, jak jesteśmy tutaj. I sobie oczywiście pofarmimy sobie z jednej łopaty, po prostu zróbmy sobie o, tak, i teraz będziemy musieli sobie pofarmić ziemi troszeczkę, więc no, timelapse wam zrobię, żebyście po prostu nie musieli się męczyć jak kopie. Więc widzimy się za chwilę, jak sobie zużyjemy całą łopatę. Ostatni dircik zebrany. Mamy to dwa staki. Mamy dwa staki z samego jednej łopaty, więc sobie spoko. Wsadzimy oczywiście tutaj dirta. Śmieciowe rzeczy oczywiście czasami takie są, że na dirt tam może być. Okej, okay, dobra. Jedzonko właśnie sobie zostawmy to.
chwilowo, bo takie jedzenia chwilowo nie będziemy sobie korzystali jakoś bardzo. Mamy ten, okej, okay, jakąś trzeba teraz tak, czyli powiedzmy, że to będzie akt kolejny, sobie zróbmy tak. Kolejny akt i będziemy teraz schodzili do kopalni, ale żeby zejść do kopalni musimy sobie zrobić jakiś, nie może prowiant, ale po prostu proste, o tak, na pewno zrobię z takich elementów Boże, co to było? Dobra, weźmy sobie jeszcze raz tak, tak, jeden będzie oczywiście, na jeden węgielek będę potrzebować, żeby sobie zrobić jeszcze jedną pochodnię. O jest, ale lamię, Boże, co tu się dzieje? Pan gra w Minecrafta, coś się stanęło i nie mogę zrobić drugiego kill-offa, bo oczywiście nie mam materiałów. Tak czasami jest. Dobra, czyli tak, weźmy sobie pyk, pyk, pyk. O, dobra, pięknie. Mogę oczywiście też samymi tymi przemieniać sobie, nie? Jeśli chodzi o, przykładowo tak, pyk, 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 pyk. Więc no mniejsze, ale jakąś kopalnię trzeba teraz znaleźć, żeby sobie oczywiście móc sobie farmić przykładowo jakiś węgielek, może już nie, bo tego węgla mamy pewnie dużo, ale mówię ten, aha, jeszcze miałem koordynaty sobie zapisać, o, dirta, więc dirt się tutaj postawi, okej, okay. No i koordynaty sobie zapiszę oczywiście też, na początku wam ich nie pokażę, więc będziecie wy mieli kordy, tak, no zamarzane bardziej, a ja sobie na spokojnie, na chillaucie sobie oczywiście zapiszę koordynaty i będzie spoks. Dobra, chyba znalazłem jakąś kopalnię, na jakiej jest więcej niż jedna. Będzie spoko się tutaj zapuścić szczerze, bo to fajnie będzie wyglądało, jak się też to oświetli później, nie? Też to jest to. Oczywiście na dwa razy W mam, a nie na shiftie mam możliwość pływania szybszego. Okej, okay, czyli pierwsza kopalnia tutaj jest oczywiście, będziemy oświetlać w taki sposób drogę, żeby po prostu pyk. Wszystko było później wiadomo. Tutaj widzę kolejny jakiś korytarz. Okej, okay, no, no oświetlimy sobie na spokojnie. Dobra, tu jest wyjście do góry. No to troszeczkę wygląda nie może podejrzanie, jeśli chodzi o same kopalnie. Okej, okay, zombiak. Bardziej były kiedyś, nie wiem, nie Azteki na pewno. To było co innego. Inna cywilizacja, która właśnie mieszkała w takich skale właśnie różnych rodzajów. O, mamy fajniejszą kopalnię, co to jest? Lis? Chyba lis. Właśnie w takim sposobie mieszkali sobie w, powiedzmy, w kamieniu, tak? I mogli po prostu, żyli tam i mieli miasta na przykład. Nie pamiętam, jak się nazywała ta cywilizacja totalnie, może mi napiszecie w komentarzu. Na razie sobie oświetlamy drogę. Bez żelaza? Spoko. Nie ma żelaza. Czekam w ogóle na ten nowy Minecraft. Chciałbym serię z wami zrobić, oczywiście hardcore na przykład, albo na wysokim poziomie Minecraft. Oczywiście te nowe kopalnie, które są naprawdę według mnie świetne. No ale no na razie nie ma tego update'u. Był przez chwilę, go chwilowo wycofali, bo mam tam chyba jeden zapis, jeśli chodzi o świat, który segrałem tak testowo, żeby z czym to się je. No i naprawdę powiem wam, te kopalnie były mega. Udało mi się kopalnię znaleźć, która była naprawdę ogromna. No, tak jakbyście postawili, raczej komendą sobie zrespawnili z 1000 przykładowo TNT i taka ogromna była kopalnia właśnie. Teraz sobie możecie wyobrazić albo sobie komendę taką przywołać w swoim świecie Minecraft i sobie pod ziemią wysadzić te 1000 TNT w jednym momencie. To no, zobaczycie, jaka wielka była jaskinia. This PC, yeah? Oh god. Oh god, my PC. Natrafić na nie, może też tak bardziej mówiąc. Okej, okay, tu mamy tak. Oświetlone. To jest najważniejsze. Sobie oczywiście podjemy troszeczkę. Też zróżnicowanie skały jest bardzo duże. Nie ma tak jak teraz ja mam, że mogę ciągle kobel sobie wykopywać i będę mieć ten kobel. Tylko tam było chyba cztery różne skały tak naprawdę. Była też twarda skała, która była pojawiała się ciągle poniżej poziomu 0. I to było naprawdę mega. Lisek sobie ładnie. No ładnie sobie stoisz. Cześć Lisek, uciekasz przede mną? Liska sobie nie będziemy zabijać, po co? Fajne zwierzątko, fajne. Można sobie no spokojnie z nim pogadać, hehe.
więc sobie zwiedzamy kopalnię. Mam nadzieję, że odcinek nie będzie trwał ponad godziny, tego bym na przykład nie chciał. Oczywiście jakiś szkielet obok mnie. Dobra. Widać, że jest wysoki poziom, bo nam się nie regeneruje od razu też HP, więc jest spoko. Szkoda, że nie ma tej nocy, to jest to. Chwilowo na razie tego mi brakuje bardzo. Może się uda z administracją pogadać, żeby zrobili to. Bo bez tej nocy to sami możecie stwierdzić, że no nie jest za fajnie, bo troszeczkę nudno się staje. Okej. Okay. Tam się oczywiście nie wczyta troszeczkę jaskinia, dlatego mamy taki pogląd na nicość, hehe. Więc będzie spoko. Może się uda w drugim odcinku znaleźć diamenty, może, bo w pierwszym odcinku na pewno nie znajdziemy, bo ta kopalnia będzie teraz troszeczkę takie, no na powoli, no na spokojnie, bo nie chciałbym z tego robić pół godziny kopania, nie. Odcinek ma trwać max godzinę, więc no content trzeba mieć. Najgorsze jest to, że nie ma na razie w ogóle nie ma żelaza. To mnie na razie denerwuje, bo już bym sobie mógł zrobić jakiś żelazny kill off i by było spoko, a tak muszę dalej zapieprzać na kamiennym. Tutaj oczywiście nawet węgla nie ma, spoko. Dobra, czyli idziemy tam, zobaczymy, poszukamy czegoś, sobie to oczywiście damy tutaj do tyłu. Jedzonko dalej jemy. Marchewek nie będę potrzebować. Znaczy, mogę sobie dwie zostawić, żeby po prostu później sobie zrobić złoto oczywiście. Jak będę mieć farmę złota. Złote, no spokojnie, te marchewki. Które tam 3,5 chyba serduszka i regenerację dają na parę sekund, to jest spoko. Ale tak poza tym to nie potrzebuję chwilowo. Wolę ziemniaki upieczone, bo z tego można oczywiście zrobić sobie farmę expa. Tak samo z bambusa chyba można robić farmę expa, no spoko to jest. No i kolejne wyjście mamy tutaj. No odwiedziliśmy wszystkie praktycznie jaskinie tutaj, więc będziemy sobie wracać z łupami oczywiście do domu. No łupów to za dużo nie ma, nie da się ukryć, bo mamy po prostu zwykłe, nie mamy tak naprawdę niczego oprócz węgla, nie? To jest to. Więc będzie trzeba się wkopywać oczywiście u nas pod domem. Jeszcze tutaj węgiel oczywiście, no trzeba wykopać, no jakby inaczej. Pan Dygórnik, nie? Joj, chłop ze Śląska, więc ja tutaj kopię. Mam nadzieję, że w przyszłości może jacyś lepsi youtuberzy będą chcieli też pograć na tym serwerze. Nie mówię, że promuję ten serwer, nie. Ja sobie po prostu na nim swobodnie gram, bo jest zrobiony, jest u nas udostępniony na naszym Discordzie oraz będzie udostępniony pod tym filmem, jak go oglądacie, więc no będzie spoko, mam nadzieję. Dobra, kill off wyczerpany, więc kopiemy dalej. Dobra, dochodzimy właśnie do domu. Już wszystko sobie zebrałem, troszeczkę mamy fantów. Piękny napis, piękny. Sobie odstawimy wszystkie tutaj rupiecie. Tutaj szczerze, nie, rupiecie tutaj są. Więc tutaj sobie odstawimy węgiel. Tego węgla to już mamy naprawdę ogroma. Nie da się ukryć. Czy terakota? Nie, to tutaj na spokojnie. Jedzonko sobie odstawimy oczywiście. No, trzy marchewki. Marchewki już sobie odstawimy szczerze, żeby zrobić sobie później farmę z nich. Jedzonko, rybki możemy sobie, właśnie, bo mamy usmażone to. Na spokojnie sobie weźmiemy. No i powoli możemy się oczywiście wkopywać oczywiście, żeby robić sobie oczywiście na dół jaskinie. Jaskinie, no kopalnię po prostu zwykłą sobie zrobimy, więc tu będzie moja jaskinia. Powiedzmy, no kopalnia, kurde, ja to tak też einfachowo nazywam. Więc kopalnia będzie w tym miejscu. Będziemy schodzić oczywiście ciągle w dół. Też muszę sobie oświetlić dom, zapomniałem. Oświetlić dom, w sensie, no tak. Pyk, pyk. Dobra, i tutaj oczywiście gdzieś pochodnie. Także nam zostało 16 pochodni. Tutaj jakoś troszeczkę lagi widzę, jak stawiam pochodnie są. Tak tylko troszeczkę czuję lagi. Ale na spokojnie, więc kopiemy się w dół. Jak coś znajdę, to oczywiście będę od razu mówić i dalej nagrywać, więc widzimy się za chwilę oczywiście. O, mamy pierwsze żelazo. Oh yeah, dobra. Jeśli mamy pierwsze żelazo, to jest spoko bardzo. No i czy mi się achievement... Nie, achievement mi się nie pokazał. Teraz mi się pokazał achievement, właśnie. Że żelazo, możemy je przetopić w piecu, więc jest spoko. Oczywiście tutaj zostawiamy. Jakie szczęście, kolejne żelazo? Co ty gadasz? Yeah. Chyba cheaterem jestem, to jest niemożliwe.
Tak szybciutko znaleźliśmy żelazo, tak naprawdę wkupując się. Spoko, będzie na żelazne itemy już od razu. Nie będę musiał ciągle kamiennymi kopać. To jest zawsze tam spoko opcja. Dobra, jeszcze to rozkopiemy i tutaj oczywiście pochodnia. I idziemy dalej w dół. Oczywiście poziom mamy taki, a nie inny, więc kupujemy się oczywiście na... Minus nie, ale na 11 poziom. O, kill-off nam się zepsuł, no to słabo, no to idziemy do góry i widzimy się oczywiście za chwilę, jak sobie zrobię kill-offy nowe. Troszeczkę nie przemyślałem tego, że no, szybko mi się skończy ten kill-off, ale możemy już żelazny kill-off robić, więc na pewno go wykorzystamy na początek. Okej, okay, tutaj oczywiście widzę zwierzątka, które będzie trzeba później ubić sobie. Dobra, czyli sobie podzielimy oczywiście, pyk. Weźmiemy sobie wungiel, który już sobie podzielimy też, pyk. Pyk. No i osobną skrzynkę właśnie powinienem zrobić sobie na... weźmy sobie tutaj po... Nie to chciałem zrobić, ewidentnie nie to. Pyk. I sobie na spokojnie tutaj damy wszystkie takie bezsensowne rzeczy. Weźmy sobie tak, 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 tak. Zawsze tak robiłem po prostu, żeby sobie... segregować wszystkie rzeczy, nie? To jest spoko na segregację. Mamy żelazo, no i oczywiście, o, mamy oczywiście możliwość zrobienia, widzę, nowych receptur, pistolet jakiś, czyli te, zobaczmy, o co w tym chodzi. Czy mogę, możemy sobie oczywiście pistolet jakiś tam zrobić, spoko. Chwilowo nie mogę nic zrobić, ale to pewnie jakiś crafting tam jest do tych pistoletów, bo te są pistolety, jak dobrze słyszycie na serwerze, więc tu trzeba wziąć na to poprawkę, że serwer jest rozwinięty, hehe. Okej, jest moje drewno, tutaj jest drewno pewnie, no. Weźmy sobie oczywiście dwa, weźmy tak, żeby sobie oczywiście zrobić te patyczki. Patyczki będą zrobione, tu możemy sobie wyciągnąć, tu też możemy sobie wyciągnąć trzy żelazne oczywiście kill-offy. Mógłbym zrobić sobie żelazną, szczerze nie potrzebuję na razie żelaznej siekierki, nie potrzebuję, więc trzy żelazne kill-offy są, więc mam nadzieję, że też uda nam się jakiś surowiec, jeśli chodzi o żelazo, jeszcze wykopać, więc idziemy do kopalni i widzimy się za chwilę, jak mi się uda coś wykopać oczywiście. Dobrze, jestem właśnie po wykopaniu właśnie takiej malutkiej bazy wypadowej. Udało mi się aż uzbierać tutaj żelaz za trochę, 8 aż, 60 mam redstone'a. No i troszeczkę oczywiście kamienia, który się na razie mi nie przyda, więc jeszcze się rozkopiemy tutaj i będę oczywiście ten akt ostatni tak naprawdę odcinka wszystko kończył, bo no więcej dzisiaj nie zrobimy na pewno, a chciałbym już pójść spać, bo jest prawie po północy, więc tyle wam mogę powiedzieć. Dźwięki oczywiście w Minecrafcie mile widziane, więc jakbyście mieli jakieś pomysły oczywiście na kolejne odcinki, będzie mi bardzo miło, więc no piszcie, warto pisać, nic na tym się nie tracicie, a można tylko zyskać tak naprawdę. Też zapraszam też na serwer, można mnie spotkać oczywiście. Koordynatów chwilowo wam nie pokażę, bo też chciałbym się troszeczkę pobudować, żeby też oczywiście poeksplorować świata, więc to na spokojnie w swoim czasie wszystko będzie, więc... Na spokojnie teraz trzeba tutaj troszeczkę jeszcze pokopać, oczywiście, żeby było powykopywane troszeczkę świata, pyk. Pozbierać oczywiście tutaj trzeba, tutaj się porobione. Weźmy sobie tak, zobaczmy tylko z ciekawości. Kolejny redstone, jak na życzenie praktycznie. Warto robić też takie tunele, Graf pamiętam, chyba robił poradnik kiedyś z tego, takich właśnie tuneli. Tutaj może nam się oczywiście zrespić jakiś nieproszony delikwent, no ale zobaczymy. Jak się zrespi, to się zrespi, no problem. I ostatni tunel z tej strony, zobaczymy, czy coś tu będzie, czy nie. Warto tak robić, no
Zobaczymy, jak nam się uda kiedyś diament tak znaleźć, to będzie potwierdzone info, że to działa, tak? W tym momencie wam nie mogę pokazać, bo na razie nie wykopaliśmy żadnego diamentu, więc... No tutaj na spokojnie pokopane. Więc tyle mogę powiedzieć, że jest na początek. Jeszcze wyjdziemy sobie oczywiście na górę za chwilę, żeby wam pokazać, co udało nam się zrobić, bo oprócz tego, że dzisiaj w odcinku zrobiliśmy kopalnię, pokopaliśmy trochę, pozdobywaliśmy surowców, bo resztą mamy już 1,5 staka prawie. Węgla to mniejsza, bo to było jedno źródło tak naprawdę. 47 to jest jedno źródło, więc to się nie liczy. Więc widzimy się, jak wyjdę do góry oczywiście i odniesiemy wszystkie rzeczy i będzie git. Dobra, wchodzimy sobie oczywiście do domku na spokojnie. Tu mamy tak... Surowce chyba nie mam takiej skrzynki, nie? Surowce będą tutaj sobie wszystkie leżały. Spoko, kamień. Tutaj wędruje. Kamienia troszeczkę mamy, jak można zauważyć. Jest trochę tego kamienia. Żelazo, fajnie byłoby sobie tutaj przytopić. No już tutaj sobie tam ten węgiel. I jeśli chodzi o odcinek, to troszeczkę poeksplorowane, troszeczkę pozwiedzane. Tam kopalnie sobie zwiedziliśmy, tam kopalnie zwiedzone. Tutaj oczywiście owieczka, wszystko gitara. No teren można byłoby sobie troszeczkę oczywiście tutaj wyrównać albo coś, to możecie pisać w komentarzach. Tutaj sobie można oczywiście zrobić i na pewno w następnym odcinku będziemy robili farmę, to jest pewne. Szkło sobie zdobędziemy, żeby domku sobie dać szyby. No i oprócz tego tak naprawdę możecie dawać swoje pomysły, mam nadzieję, że domek się wam podoba. Taki domek na początek, więc na pewno można powiedzieć, że jest naprawdę spoko. F11 chyba było, nie, F11 nie, teraz nie pamiętam komendy. O, to jest komenda F1, dobrze widzę, więc F1 tak wygląda, jeśli chodzi nasz domek, więc tak będziemy kończyć, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapeczce, subskrypcji, no i komentarzach dotyczących oczywiście i zapraszam wszystkich na serwer, na który serdecznie zapraszam, więc mam nadzieję, że przyjdziecie z linku i będziemy razem wszyscy grali, więc trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, cześć, pompa, bajo!